Wolfenstein 2 The New Colossus. To była jedna z gier, na którą najbardziej czekałem w aktualnym sezonie premier. A biorąc pod uwagę, że w jedynkę pograłem kilkanaście minut i nieszczególnie mi przypadła do gustu... Cóż, może to pokazywać, jak bardzo wybrednym jestem graczem i jak wiele gier nie przypada mi do gustu, ale może też pokazywać aktualny stan branży. Wszędzie otwarte światy, skrzynki, mikrotransakcje... No ale to już zależy od punktu widzenia. Jednak pomijając już te zawiłości branżuni, czy warto po nowego Kolosa sięgnąć? Tu Mich22Ize, a oto recenzja gry Wolfenstein 2 The New Colossus w wersji PC. Gra wyszła także na PS4 i Xbox One, a w przyszłym roku ma się pojawić także na Nintendo Switch. Tak jak we wstępie powiedziałem, nie ograłem poprzedniego Wolfa, tak więc jeśli chodzi o przedstawioną w grze fabułę, to wchodziłem do tego świata na świeżo. W grze na początku znajduje się co prawda streszczenie wydarzeń z The New Order, ale jest ono dość krótkie i bardzo ogólnikowe. Ale mimo tego fabuła w nowym Wolfie naprawdę mnie mocno wciągnęła. Gra zaczyna się tym, że Blasko prawie ginie. Zresztą nie pierwszy raz w tej grze, ale nie powiem więcej, bo spoilery. Po kilku miesiącach śpiączki budzą go strzały nazistów, którzy go odnaleźli. Blasko więc, jak na prawdziwego kokra przystało, wsiada na wózek inwalidzki i wyrzyna Niemca po Niemcu. Później oczywiście wyzdrowieje i będzie mordować nazistów na pełnej kurwie, bo w końcu całą grę na wózku inwalidzkim trochę ciężko by było zrobić. Po drodze zbierze on oczywiście nową ekipę i wywoła rewolucję, chcąc jednocześnie dorwać Frau Engel, główną antagonistkę gry. I chyba ona jest tutaj ze wszystkich postaci najciekawsza. Ta powalona psychopatka, mająca naprawdę sporo władzy, przykuwa swoją dziwnością do ekranu za każdym razem jak się pojawia i szkoda, że w drugiej połowie gry w zasadzie jej nie ma. Ale biorąc pod uwagę zwrot fabulatny w połowie, nieszczególnie można się temu dziwić. Ogólnie pierwsza połowa gry jest naprawdę mocna. To tutaj Billy ma pewne rozterki, które zaskakująco dobrze pasują do klimatu. To tutaj poznajemy Grace i jej ekipę, z którą będziemy współpracować. Jednak mimo wyraźnie mocniejszej w moich oczach pierwszej połówki, fabuła przez cały czas trzyma dobry poziom, a świetnie wyreżyserowane, śliczne cutscenki, pełne humoru zaskakująco dobrze kontrastującego z powagą, soczystych one-linerów głównie zarzucanych przez Grace. Fuck's sakes, you can't bloody well just go around dropping bombs on random civilians, you dim-witted bumpot! Oh, eat me, cocksucker. I'm not saying we chunk nukes at a bunch of cities all willy-nilly, pencil dick. Do I look like a fucking Nazi to you? No. I would say you most resemble a skitterdrukit cunt rag, emitting a heinous honking similar to that of a shite spewing volcano, affronting the senses at full force. Well, at least my face isn't a dead ringer for a massive prolapsed rectum. Czy muzyki, dość zaskakująco podobnej do Duma, sprawiają, że fabuła nowego Wolfa to jeden z jego najmocniejszych elementów? I muzyka to nie jedyna rzecz, jaka skojarzyła mi się z ostatnim Doomem w Wolfie. Oprócz tego samego silnika, o którym pogadam pod koniec, oraz wspomnianej już muzyki, gra ma sporo wspólnych elementów gameplayowych. Ogólnie dla nikogo chyba nie będzie zaskoczeniem, że nowy Wolf to strzelanka. Jednak jest to strzelanka dająca naprawdę sporo swobody w kwestii podejścia do eliminowania wrogów. Możemy bowiem wejść na Rambo i tak jak w Doomie biegać między przeciwnikami, co ja preferowałem. Jednak możemy się też poskradać i zdjąć dowódców zanim włączą alarm. Jest też możliwość chowania się za osłonami i strzelania zza nich. Co prawda chyba nie od początku, ale Blasko może też unosić dwie bronie naraz. Jest też atak z bliska siekierką, który jednak w porównaniu do finisherów z Dooma trwa sporo dłużej i w jego trakcie inni wrogowie mogą nas zaatakować. Jak widzicie, różnych sposobów wypruwania flaków nazistom jest tutaj naprawdę całkiem dużo. Do tego jest oczywiście kilka różnorodnych spluw. Pistolety, karabiny, strzelby czy inne bardziej futurystyczne laserowe spluwy oraz wrogowie, dowódcy, tanki czy takie słodziaczne pieski.
I ci wrogowie, jakich się naprawdę sporo namnoży, potrafią dać w kość, gdyż gra jest naprawdę trudna. Zacząłem oczywiście grę na normalnym poziomie trudności, jednak już po kilkudziesięciu minutach przełączyłem na niższy, a później na najniższy. Głównie dlatego, że nie jestem graczem szukającym jakiegoś szczególnego wyzwania, nie lubię zbyt wiele razy powtarzać danych fragmentów i lubię się bawić z wrogami, być tym koksem, który wszystkich rozgramia. A biorąc jeszcze pod uwagę, że jestem straszną lamą, to i tak na najniższym poziomie zdarzało mi się niejednokrotnie ginąć. Gra jednak wciąż starczyła mi spokojnie na 10 godzin, a jak ktoś da sobie wyższe difficulty, to pewnie ta wartość podskoczy do kilkunastu godzin spędzonych przy nowym Wulfie. Jednak zgaduję, że nie będę jedyny, któremu nie będzie ta gra tak dobrze szła. Bowiem problem mogą też mieć ludzie przyzwyczajeni do regeneracji życia, gdyż w tej grze prawie tego nie ma. Prawie, bo Blaskowiczowi punkty zdrowia wracają do najbliższej okrągłej wartości. Czyli jak ma 5 punktów życia, to mu podskoczy po chwili do 10, a jak ma na przykład 93, to do setki. A życie to, tak jak już wspomniałem, można naprawdę bardzo szybko stracić, a to z powodu jednej bardzo małej pierdółki, która jednak mi bardzo uwłaczała. Otóż na dole ekranu pokazane jest ile życia oraz dodatkowej chroniącej na starczy mamy. Z tym, że jest to praktycznie jedyna informacja o stanie zdrowia. Bo wiecie, jak w większości gier, gdy bohater jest na skraju zdrowia, ekran robi się czerwony, żeby nam to zasygnalizować, dając nam znać, że warto uciekać, żeby sobie życie zregenerować? Otóż w Wolfie teoretycznie też coś takiego jest. Z tym, że nie pełni swojej funkcji. Otóż ekran robi się czerwony, gdy mamy poniżej 10 punktów życia. Jednak w momencie, gdy jesteśmy wystawieni na bezpośredni ogień, od 0 do 10 możemy zejść raptem w 2-3 sekundy. Nie zdążymy więc w ogóle zareagować na tą informację, jaką gra nam da, bo zanim zdążymy podejść do najbliższej odsłony, będziemy już gryźć piach. Powiedzcie mi, drodzy twórcy, którzy na pewno oglądacie ten materiał, jaki jest sens wprowadzać taki element w momencie, w którym nie spełnia on swojej funkcji? Dobra, spokojnie. Wdech, wydech. Okej. Idźmy dalej. Gra ma też rozwój postaci, który jednak działa na dość ciekawych zasadach. Mamy co prawda zwykłe ulepszanie broni za części znajdowane w lokacjach, jednak większość rozwoju Williama odbywa się samo. To znaczy, chodzi mi o to, że zależnie od tego, jak gramy, jakie czynności wykonujemy, wypełniają się poszczególne paski, których wypełnienie gwarantuje nam pewne bonusy. Z tym, że nie powiem wam jakie, bo szczerze mówiąc ta mechanika jest na tyle mało inwazyjna, że można ją kompletnie zignorować i przejść całą grę bez zaglądania do tego menu. Chociaż może dlatego, że tam nie zaglądałem, gra była dla mnie taka trudna. Trudno, może kiedyś jak zdecyduję się jeszcze raz w Wolfa zagrać, to się o tym przekonam. Nie będę musiał się za to przekonywać do oprawy graficznej, gdyż ta już od samego początku jest naprawdę śliczna. Zarówno projekty dziwnych niemieckich konstrukcji oraz pogrążonych w ruinie amerykańskich miast, jak i strona techniczna gry, która działa na ITTHu 6, tak jak ostatni Doom, stoją na naprawdę wysokim poziomie. Niestety nie obyło się bez problemu. Na moim sprzęcie, żeby gra chodziła naprawdę stabilnie, większość opcji graficznych musiałem dać na niski, choć mimo tego gra wciąż wyglądała naprawdę ładnie. Dużo większe problemy miałem jednak, jeśli chodzi o nagrywanie, bowiem gra działa na skonstruowanym pod karty AMD API Vulkan. Jest to odpowiednik OpenGL-a czy DirectX-a. Jednak o ile w Doomie była możliwość przełączania się między OpenGL-a Vulkanem, o tyle w Wolfie już tego nie ma. Przez to niestety nie udało mi się zgrać swojej rozgrywki, bo nawet po podłączeniu zewnętrznej nagrywarki gra dziwnie spowalniała. Tak więc to, co tutaj widzicie, to nie mój gameplay. I w tym miejscu z reguły mówię, że to tyle, jednak chciałbym się tutaj na chwilę zatrzymać. Wolfenstein 2 The New Colossus jest dość odważną grą. Nie dość, że wszędzie widzimy swastyki, jest tu wiele scen obraźliwych, mogących oburzyć wiele osób, czy w pewnym momencie występuje sam Adolf Hitler? Za to zdanie YouTube na pewno zdemonetyzuje ten film. Pozdro zagrajnik.
To jeszcze do tego gra jest liniową, single-playerową produkcją, bez skrzynek, otwartego świata, mikropłatności i innych wymysłów, którymi aktualnie jesteśmy przez branżę częstowani. A do tego wydaje to Bethesda, której zbroja dla konia do Skyrima stała się już memem, która wprowadza płatne mody, której takie praktyki nie są obce. I za to szanuję trochę Bethesdę, bo o ile w swoich grach pozwalają sobie na różne cuda tego typu, o tyle jest to chyba największy i w zasadzie jedyny, jakiego kojarzę wydawca, który wciąż inwestuje w singlowe gry liniowe, widzi w nich potencjał i nie wpycha wszędzie na siłę otwartego świata czy innych cudów niewidów. Zeszłoroczny Doom, czy wydany w podobnym czasie co drugi Wolf, The Evil Within 2. Oba te dość liniowe tytuły, choć podobno tam The Evil Within ma jakieś fragmenty otwartego świata, ale wciąż jednak jest to gmata liniowe, wydała Bethesda właśnie. Możecie jeszcze dodać, że Sony ma Uncharted, God of War czy inne swoje liniowe eksy, ale właśnie, są to ekskluzywy, których sporo graczy nie ma możliwości sprawdzić. Choć i tak spoko, że też to robią. I dla mnie, jako fana takich liniowych, skondensowanych doświadczeń, ważne jest to, że wciąż są firmy, które potrafią na takie produkcje wyłożyć naprawdę spore pieniądze i nie boją się, że to nie zarobi, bo nie ma skrzynek. Tak więc to tyle. Dajcie znać, czy gracie, bądź też planujecie zagrać w nowego Wolfa, jak wam się podoba i czy też tak jak ja chcecie, żeby powstawało jak najwięcej liniowych gier dla pojedynczego gracza. Trzymajcie się, na razie!